Siema, widzowie, witam was bardzo serdecznie. W dniu wczorajszym Epic Games zaskoczył nas ponad 6 nowymi zwiastunami związanymi z nowym sezonem 4 w Fortnite, który odbędzie się już za kilka dni, a dokładniej 18 września. Także wy jeszcze zostawcie subika, żeby nie przegapić kolejnych filmów oraz łapy w górę pod tym filmem, a zacznijmy od tego, że Epic Games podobał oficjalną godzinę, o której rozpocznie się przerwa techniczna wprowadzająca aktualizację na 4 sezon do Fortnite'a. Także będzie to godzina 2 ET, co po przełożeniu na czas polski będzie godziną 8 rano, a serwery zapewne zostaną włączone o godzinie 14 bądź 13, tak jak jest to zawsze przy nowych aktualizacjach na sezony. Ale zanim do zwiastunów przejdziemy, to w sezonie drugim, rozdziału drugiego, mieliśmy skiny takie jak Agent Bananek czy Brutus i tak dalej, które za wbijanie wysokiego levela mogliśmy pokryć je złotem i ja uważam, że w kolejnym sezonie może być taki sam motyw, ale zamiast złota będziemy pokrywać skiny chromem. Mam nadzieję również, że Epic Games tym razem obniży trochę level wymagany na pokrycie postaci chromem, o ile w ogóle ten feature wejdzie w życie, ponieważ w tamtym sezonie drugiego rozdziału, drugiego sezonu, aby mieć możliwość pokrywania złotem bananka, musieliśmy wbić, o ile się nie mylę, 300 level, co udało się tylko nielicznym graczom. Także teraz przejdźmy do karnetu, którego wygląd oraz działanie totalnie nie ulegnie zmianie w następnym sezonie. Moim zdaniem jest to mega słaby ruch ze strony twórców gry, gdyż ogrom graczy prosi, aby Epic zmieniło wygląd oraz samo przyznawanie nagród z karnetu, ponieważ według nich kupowanie gwiazdek, a następnie wymienianie ich na skiny to zupełnie nie to samo, za co wszyscy tak bardzo lubiliśmy karnety w Fortnite. Moim zdaniem najlepszy UI karnetu prezentował się chyba w sezonie 10 pierwszego rozdziału i fajnie jakby Epic Games na 5 sezon coś z tym zrobiło. A jeżeli już przy karnecie jesteśmy, to możecie zrobić karnet na nowy sezon zupełnie za darmo. Jedyne co wystarczy zrobić to kupić ekipakę. Tak, wiem, przed chwilą powiedziałem, że zupełnie za darmo, a tu nagle trzeba coś kupić. Jeżeli już takową posiadacie, to nie musicie je kupować, a następnie dostaniecie skina i tak dalej, plus 1000 V-Bucksów, plus darmowy karnet na kolejny 4 sezon. Także właśnie ja was zachęcam, żebyście to zrobili, bo to się po prostu opłaca. Ale teraz przejdźmy już do części właściwej odcinka, czyli samych teaserów, które dostaliśmy od Fortnite'a oraz dzięki nim możemy się spodziewać tego, co nadejdzie w nowym sezonie. Także zacznijmy od tego, że Epic Games postanowiło wypuścić 4 trailery, każdy z nich na innej platformie. I tak, pierwszy z nich dostaliśmy na Epic Games Store, drugi na PlayStation, trzeci na Nintendo oraz czwarty na Xboxie. Te teasery pokazują skiny, które będą znajdowały się w karnecie w nowym 4 sezonie. Także przejdźmy do zwiastunu numer 1, na którym widzimy rękę jednego ze skinów, który będzie w karnecie. Jest nim Emo Meowsel, z którego cały skin prezentuje się następująco. Natomiast na samym zwiastunie mamy jego dłoń, która przechodzi przez metaliczną ciecz, która zamienia różne przedmioty lub też postacie w chrom. Także ten chrom będzie motywem przewodnim sezonu, ale do tego wrócimy jeszcze w dalszej części odcinka. Na teaserze numer 2 widzimy również dłoń postaci i tą postacią jest Spider-Gwen, o której leakerzy Nasius informowali ponad tydzień temu, że znajdzie się ona w karnecie bojowym. Na zwiastunie trzecim mamy odmienionego skina Paradigmat i tutaj jakiegoś większego zaskoczenia nie ma, ponieważ już na starcie tego sezonu wiedzieliśmy, że pojawi się ona w kolejnym karnecie. A na zwiastunie numer 4 na pierwszy rzut oka nie wiemy, do kogo należy ta dłoń. Natomiast Tabor Hill doszukał się, że będzie to ten skin, ponieważ ma na ręce bransoletkę i sam skin prezentuje się naprawdę całkiem ok. No i w tym momencie myślę, że to koniec zwiastunów dotyczących nowego sezonu, aż to nagle Fortnite nas ponownie zaskoczyło, tym razem na ich oficjalnym Twitterze, gdzie pierwszą wiadomością, jaką wysłali, było It Consumes Everything. To w przełożeniu na polski brzmi: to pochłonie wszystko, ale jak możecie zauważyć, dwie litery są napisane caps lockiem i one właśnie tworzą hasło, które jest motywem przewodnim 4 sezonu. Następnie dostaliśmy tweeta Freedom, czyli uwolnij ich, to brzmi już trochę strasznie oraz przerażająco. Następna wiadomość brzmi But watch out, czyli ale uważaj, i ostatnią wiadomością jest You might be next, czyli ty możesz być następny, co łącznie daje to pochłonie wszystko, uwolnij ich, ale uważaj, ty możesz być następny. A hasło, jakie się utworzyło, to chrom, czyli po prostu, tak jak wam mówię, motywem przewodnim sezonu będzie chrom. Także jeszcze powiem wam najważniejsze rzeczy, jakie musicie zrobić do końca tego sezonu. Także odblokujcie pozostałe nagrody karnetu bojowego, wszelkie niewykorzystane gwiazdki bojowe zostaną automatycznie zamienione na pierwszą dostępną nagrodę, ale jeśli mieliście na oku jakiś przedmiot, to nie zapomnijcie go zgarnąć. Również zbierzcie i ukończcie swoje style klika. Posiadacz karnetów bojowych zachęcamy do sprawdzenia konfigurowalnego klika i upewnienia się, że zgarnęli wszystkie ręce, nogi, głowy i korpusy, których poszukiwali.
Zetony klika umożliwiające ich odblokowywanie są rozsiane po całej wyspie, ale znikną po zakończeniu sezonu luziku. Rozwiąż się łamigłówkę, by odblokować Indiana Jonesa. Indiana ma własny zestaw zadań do ukończenia w ramach karnetu bojowego w celu odblokowania jego stroju i akcesoriów. Jeśli nie przemierzyliście jeszcze tajemniczych zawiłych świątyń, najwyższy czas to zrobić. Zbierzcie też nagrody z pakietu zadań awansów Fantasmata. Jeśli w tym sezonie zgarnęliście pakiet zadań awansów Fantasmata, zostało tylko kilka dni, a zgarniecie wszystkich żetonów awansu ukrytych na wyspie i odblokowanie alternatywnego stylu Fantasmata z hełmem oraz innych nagród. Sprawdźcie stronę zadań, na której znajdziecie wskazówki na temat tego, gdzie są ukryte. I oczywiście te cztery rzeczy, o których wam w tym momencie powiedziałem, to rzeczy, o których sam Epic Games również wspomina, żebyście to zrobili. Oliwy do ognia dodały, tak jak zawsze, pan Donald Mustard, który zmienił swoją lokalizację oraz banner na Twitterze i robi on to w ważnych momentach dotyczących Fortnite. I tak to właśnie swoją lokację zmienił na Hro, a banner zmienił na następujący i widzimy na nim po prostu piasek i moim skromnym zdaniem piasek, który pojawi się na mapie w nowym sezonie oraz ten, który już na niej jest, zmieni się w chrom w jakiejś części następnego sezonu. Ale pamiętajcie, że są to tylko i wyłącznie moje domysły, a na sam koniec tego filmu dostaliśmy jeszcze finalny teaser tego sezonu, który przedstawi dłoń oraz datę startu sezonu, więc ja już nie mogę się doczekać, aż on wystartuje oraz tego, co się w nim wydarzy. I to by było na tyle w tym odcinku, również ja będę miał streama na tym kanale na YouTubie od 8:00 w niedzielę na start tego sezonu, a na koniec zostawiam was jeszcze z nowym tłem muzycznym, które Epic Games również ujawniło podczas jednego z teaserów. A wy jeszcze wpadajcie na te filmy, jeżeli ich nie widzieliście. Miłego dnia, życzę, cześć i udostępniajcie ten film swoim znajomym.